zaledwie w kilku intelektualnych krokach. Niech wolno mi będzie nakreślić tę bolesną, jeśli nie tragiczną, strukturę myślenia ostatnich wieków, począwszy od XVI wieku w sensie systematycznym, w postaci animalizacji człowieka i przejściowej humanizacji zwierząt, drzew i roślin, co godzi zasadniczo w wielkie dziedzictwo ogólnoludzkiej nauki i religii chrześcijańskiej, rozumu i wiary w interpretacji urzędu nauczycielskiego Kościoła Chrystusowego, zbudowanego na świętym Piotrze, które już w starożytności i tej chrześcijańskiej ukazały nam istotę prawdy o właściwej relacji pomiędzy Bogiem, człowiekiem, zwierzętami i roślinami. Po pierwsze, od rozumowo-biblijnego poznania Boga jako kreatora ludzi, zwierząt i roślin do totalnej negacji Boga jako absolutnej praracji wszechświata, a w konsekwencji do negacji zarówno człowieka, jak też i zwierząt, i roślin, i całego świata. Sokrates z Platonem w takim słynnym dialogu Timaios, Arystoteles w swoim dziele Metafizyka, a chrześcijanie w Księdze Rodzaju odkryli z pomocą rozumu i łaski, że transcendentny Bóg jest, jak pisze Arystoteles, najdoskonalszym i najlepszym życiem. I jako taki dodaje nam sam Bóg w swoim słowie biblijnym, z nicości powołuje do bytu wszystko, co jest. Między innymi człowieka jako kobietę i człowieka jako mężczyznę, na obraz i podobieństwo swoje. Oraz to Pan Bóg wszystkich pierwszych reprezentantów poszczególnych gatunków istot żywych w postaci zwierząt i roślin osobiście potęgą wszechmocną swojego słowa powołał do istnienia. I teraz rzućmy okiem na strukturę myślenia prekursorów rewolucji francuskiej. Paul Henri de Holbach pisze tak: o ile pierwowzorem wyposażonego w cechy moralne Boga jest zawsze człowiek, o tyle Bóg wyposażony w atrybuty teologiczne nie ma nigdzie pierwowzoru i w ogóle dla nas nie istnieje. Z naiwnego i sprzecznego połączenia dwóch tak różnych bytów powstać może tylko czysta chimera, z którą nasz umysł nie może wejść w żaden kontakt i którą na próżno by się zajmował. Hegel zaproponował ludzkości monstrum w postaci ducha absolutnego, który tylko po to stwarza rzekomo wszechświat, żeby wreszcie samemu, gdzieś na jakimś etapie uzyskać coraz wyższą świadomość. Ale żeby tak się, kochani Państwo, stało, to Hegel stawia tezę, że trzeba wszelki byt, który istnieje z człowiekiem na czele, zabić. Marx z Engelsem do tej obłędnej ideologii Hegla dodali już tylko kropkę nad i. I powiedzieli tak: jeżeli Hegel dla absolutyzowania swojego monstrum potrzebuje materii, to my jako materialiści stawiajmy już tylko na materię, bo Marx powiada, co to za duch,
Jeżeli on materii potrzebuje do samourzeczywistnienia się, więc odrzućmy całkowicie ducha. Pozostawmy tylko materię. A kim jest człowiek? Ze zrozumiałych racji tylko jej częścią. Ale Marx wie, że żeby manipulować ludzkością, to potrzeba jej stworzyć wielki pozór. I pozorem Marksa jest między innymi absolutyzowana materia i fakt, że on na drodze ewolucyjnego rozwoju materii dostrzega konieczność, żeby materia na pewnym etapie swojego rozwoju stała się samoświadomą. A kim jest ten ktoś, w którym materia staje się samoświadomą? Człowiek. Ale jeżeli człowiek powie, ja jestem tym oto człowiekiem, jeżeli nasza przezacna pani minister chciałaby tutaj stanąć i powiedzieć, że ja jestem człowiekiem, to Marx powie, pani minister, kompletnie nie rozumie tego, o co mi chodzi. To jest, kochani, samoświadomość materii. Więc jaki los musi człowiek podzielić według Marxa i Engelsa? Tego jednostkowego człowieka trzeba zabić. Oczywiście, żeby się nie lękał śmierci, to trzeba mu powiedzieć, będziesz żył na wyższym etapie. Więc, kochani państwo, jeżeli do tego dodamy Darwina, Ernsta Haeckla, czyli ewolucjonistów per excellence, którzy doprowadzili do totalnej deprawacji naszą katolicką czy metafizyczną racjonalność w postaci pochodzenia człowieka i całego bogactwa istot żywych i planet i galaktyk od Boga, Kreatora, to właśnie rozumiemy, co z tego może wyniknąć. I tutaj, kochani, pojawia się. Mianowicie już w latach 20. XX wieku dokonywano radykalizacji tych ideologii. Bo neomarksiści sądzili z tak zwanej nowej lewicy, że i Hegel był zbyt mało brutalny, i Marx z Engelsem, i Lenin, ich przyjaciel, też nie dopełnili tej brutalności, o którą by nam chodziło w rozprawie ze światem. A mianowicie, to jest ta cała linia nowej lewicy, która się uzewnętrznia jako genderyści, zieloni, ekologiści i inni tego typu myślący ideolodzy. I tutaj, kochani, nic już nie ma prawa bytu. Nowa lewica to jest totalna opozycja w zontologizowanym sensie, że wszystko, co jest, jest przeznaczone do bezśladowego unicestwienia. I nie rozumiemy, kochani, przepraszam, ojcze dyrektorze, bardzo biednych duchowo ludzi, kilkanaście osób, które tutaj na ulicy tego uroczego miasta Torunia stanęły, żeby protestować i mówić, nie zabijaj. Kochani państwo, ci ideolodzy, którzy tworzą tę tak zwaną ideologię zielonych, doskonale wiedzą, że stawką jest być albo nie być. Oni opowiedzieli się za totalnym niebyć. Nawet, kochani państwo, Trzecia Rzesza Niemiecka, która jeszcze za coś pozytywnego uznała rasę, była dla nich zbyt mało radykalną. Trzeba zradykalizować wszystko. I co to oznacza? Że trzeba, kochani, wszystko zakwestionować. I teraz proszę zauważyć, że to, co człowiek posiadał w starożytności metafizycznej, naukowej i chrześcijańskiej i później w wiekach średnich, że jego bytowość miała bezwzględny priorytet,
że człowiek w widzialnym kosmosie jest królem wszechświata, żeby panował nad wszystkim, co istnieje. I posłuchajmy, kochani Państwo, Arystotelesa z jego polityki. Rośliny istnieją dla zwierząt, zwierzęta zaś dla człowieka, a mianowicie oswojone ze względu na usługi i pożywienie. Roślina została stworzona ze względu na zwierzę, niektóre rośliny są drzewami, inne zaś są pośrednie między drzewami a ziołami. A posłuchajmy także Cycerona, czyli linia rzymskiej kultury. W swoim dziele o naturze bogów Cyceron pisze: musimy zatem przyznać, że wszystkie te zasoby istnieją dla dobra człowieka. A może jednak zrodzą się w nas wątpliwości, czy tylko dla ludzi przeznaczyła natura tak wielką obfitość najrozmaitszych płodów o tak przyjemnym smaku, zapachu i wyglądzie, lecz pogląd, iż te rzeczy zostały stworzone także ze względu na zwierzęta, odrzucimy jak najdalej, jeśli uświadomimy sobie, że same zwierzęta istnieją dla dobra ludzkiego. I tutaj znowu, kochani, udajemy się w pielgrzymkę ducha do okresu przed rewolucją francuską. Wspomniany materialista Henri de Holbach pisze: człowiek jest tylko dziełem przyrody i jako taki czysto istotą fizyczną. Człowiek jest takim samym jak inne tworem przyrody. A Darwin i Haeckel piszą tak: człowiek jest przecież tylko wyżej rozwiniętym zwierzęciem kręgowym i wszystkie strony życia ludzkiego znajdują ich paralele albo prawidłowiej ich niższe stadia rozwoju ukształtowane wcześniej w królestwie zwierząt. I kochani, ludzkość, to co zyskaliśmy w wielowiekowej refleksji nad człowiekiem i kosmosem, to wszystko, kochani, w nowożytnych wiekach, począwszy od XVI wieku, systemowo jest unicestwiane. W swoim piśmie Die Lebenswunder Ernst Haeckel pisze: także zabicie nowonarodzonych, niepełnosprawnych dzieci nie może z racji rozumowych podpadać pod pojęcie morderstwa, jak dzieje się to w naszych współczesnych księgach prawa. O wiele bardziej musimy je, dzieciobójstwo, uznać za celową i pożyteczną regułę, zarówno dla uczestniczących, czyli samych chorych dzieci, jak też i dla społeczeństwa. A żebyśmy nie mieli wątpliwości, jak Ernst Haeckel traktuje dorosłych, to posłuchajmy, co pisze. Setkom tysięcy nieuleczalnie chorych, dosłownie chorych umysłowo, trędowatych, chorych na raka, musimy przeciwko nim radykalnie wystąpić. Dlaczego? Ponieważ według tego ewolucjonisty są oni sztucznie podtrzymywani przy życiu i których męki są starannie przedłużane, bez jakiegokolwiek pożytku dla nich samych albo dla całości ich społeczności. Czyli, kochani Państwo, mamy jednoznaczne stanowisko artykułującej się ideologii na przestrzeni ostatnich 5 wieków, która chce całe dzieło Boga Kreatora unicestwić i pogrążyć w nicości. Człowiek, kochani,
i zwierzęta, rośliny, czyli bytowości ożywione, wszystkie są ożywione adekwatną duszą. Człowiek ma ją najbogatszą w swojej strukturze ontycznej, ponieważ dusza ludzka posiada także takie władze ducha jak rozum, pamięć duchową i wolną wolę duchową. Tego zwierzęta nie posiadają. Ale kochani, zapytałem w ostatni czwartek na moich wykładach na uniwersytecie moich studentów, czy którykolwiek z Państwa słyszał na swoich lekcjach biologii w swoich szkołach średnich, że zwierzęta i rośliny mają duszę. Najpierw cała społeczność milczała, a później, kochani Państwo, niestety otrzymałem negatywną odpowiedź. Czyli my do chwili obecnej, kochani, mamy materialistyczną postać biologii w Polsce, czy nauk przyrodniczych w Polsce. I my musimy z tym się rozprawić. Biologia, chemia, fizyka potrzebują ducha. Potrzebujemy ducha. I już, żeby podsumować, drodzy Państwo, ale proszę mi pozwolić zacytować trzy sentencje pana ministra, profesora Jana Szyszko, który tak, jeżeli dobrze go rozumiem, to całokształt działalności naukowo-dydaktycznej streszcza w trzech bardzo precyzyjnych tezach. Po pierwsze, człowiek i populacja ludzka musi się rozwijać. Po drugie, człowiek musi więc użytkować zasoby przyrodnicze i powodować w nich zmiany. I jest to nie tylko jego prawo, ale i obowiązek. I po trzecie, żadna z form działalności gospodarczej człowieka nie musi pogarszać stanu zasobów przyrodniczych, a wręcz odwrotnie, może go poprawić. I już tylko kilka wniosków. Polska wieś, polskie miasta, tak jak cała Polska, to dom Boga, to dom dla prawdziwego Kościoła, to dom bogaty mądrymi, światłymi, dalekowzrocznie myślącymi ludźmi, małżonkami, rodzicami. To dom bogaty leśnikami, myśliwymi i rolnikami, którzy nie tylko na przestrzeni wieków istnienia Polski wykazali się wielkim hartem ducha, oddaniem, poświęceniem, lecz co więcej, byli gotowi w wielu momentach aż do ostatniej kropli krwi bronić, odżywiać naród, ocalać ojczyznę, bronić tego wszystkiego, co polskie. Bo Polska to dar Boży wyjątkowy. Nigdzie na świecie nie ma takiego drugiego, ponieważ w ideologii w całym wszechświecie nie ma drugiej Polski. W ideologii ekologizmu jako zielonego, ateistycznego, materialistycznego i nihilistycznego neokomunizmu dokonywana jest radykalna negacja Boga jako stworzyciela Polski, Polaków i Polek, zwierząt i roślin. Neomarksistowski nurt myślenia przechodzi dalej od totalnej opozycji względem Boga objawionego do przejściowej animalizacji człowieka, aby go jednak ostatecznie doprowadzić do całkowitej zagłady. Jest to, kochani, a wiem, co mówię i czynię to z całą odpowiedzialnością przed Państwem i przed obliczem Bożym, że ta ideologia jest odmianą zielonego nazizmu z tą jedną różnicą względem III Rzeszy Niemieckiej, że nawet jedna rasa ludzka, czyli germańska, już nie ma prawa do dalszego istnienia.
Kwestia przejściowej humanizacji zwierząt, drzew, roślin czy produktów techniki jest też ideologicznym pozorem, za którym de facto kryje się zamach na ten przepiękny świat istot obdarzonych duszą zwierzęcą czy też roślinną. Ratujmy, kochani Państwo, obecność Boga chrześcijańskiego w sercach Polek i Polaków. Ratujmy Polskę. Ratujmy nietykalną bytowość człowieka jako kobiety i mężczyzny. Ratujmy niepowtarzalne i służące z natury swojej ludziom, wszystkim Polakom zwierzęta, rośliny i tę przepiękną cząstkę kosmosu, która nazywa się Polską w wymiarze polskiej wsi i polskich miast. Ratujmy, jak czyniliśmy to w przeszłości, ludzkość przed starym, ale przebranym z czerwonej na zieloną szatę komunizmem, abyśmy byli prawdziwie spełnieni i szczęśliwi. Ta liczna obecność Państwa jako dzieci mądrego, światłego i chrześcijańskiego narodu polskiego jest dowodem na to, że przezwyciężenie tej śmiertelnie niebezpiecznej dla Polski i całego świata ideologii spod znaku zielonej wyspy jest faktem. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za poświęconą uwagę.